po prawie 14 godzinach lotu z Paryża wylądowaliśmy w Santiago de Chile. Pałac prezydencki La Moneda. Kiedyś mieściła się tu mennica państwowa. Naprzeciw pałacu powiewa największa flaga w Chile. Policja w Chile została umundurowana w stylu włosko-austriacko-pruskim. Drzwi w bocznej ścianie pałacu, za którymi w czasie zamachu Pinocheta został zastrzelony w 1973 roku ówczesny prezydent Salvatore Allende. Pałac prezydencki od strony frontowej. Pomnik prezydenta Salvatore Allende. Wnętrze budynku, który niegdyś należał do jednej z najbogatszych rodzin w Chile, został podarowany państwu i obecnie mieści się tu siedziba władz regionu. Plac de Armas, w rogu rzeźba upamiętniająca Indian Mapuche wymordowanych przez Hiszpanów. Katedra metropolitalna przy placu de Armas, a obok niej nowoczesny budynek, szkło i aluminium. Wnętrze katedry. Katedra była trzykrotnie niszczona przez trzęsienia ziemi. Budowę obecnej rozpoczęto w połowie XVIII wieku, ale wieżę dobudowano dopiero w 1899 roku. Na pomniku Pedro de Valdivia, który w 1541 roku założył Santiago de Chile. Udajemy się na wzgórze Świętej Łucji. Na wzgórzu Świętej Łucji założyciel Santiago Pedro de Valdivia wraz ze 150 współtowarzyszami rozbił w 1541 roku obóz, a później wybudował tu twierdzę. Codziennie wystrzał armatni ze wzgórza oznajmia południe. Santiago liczy około 5 700 000 mieszkańców, co oznacza, że 1/3 ludności Chile mieszka w stolicy. Ze szczytu wzgórza schodzimy na taras do fontanny Neptuna.
stacja kolejki naziemnej, którą wjedziemy na wzgórze San Cristobal. Na szczycie są punkty widokowe i sanktuarium niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Stąd papież Jan Paweł II błogosławił miasto w czasie swej pielgrzymki w 1982 roku. Po pokonaniu prawie 4000 kilometrów lądujemy na Wyspie Wielkanocnej, która w języku polinezyjskim nazywa się Rapa Nui. Zwiedzanie wyspy rozpoczynamy od zrekonstruowanej przez archeologów wioski Orongo. Składa się ona z 53 owalnych chat, zbudowanych z płaskich płyt kamiennych w XVI wieku. Miejsce to związane jest z kultem człowieka-ptaka. Wioska Orongo leży obok krateru wulkanu Kao. Krater jest wypełniony słodką wodą z dryfującymi po niej wysepkami porośniętymi trzciną totora, tak jak na jeziorze Titicaca w Peru. Ściany krateru mają 200 metrów wysokości i 1600 metrów obwodu. Na wyspie są dwa takie kratery. Działania związane z kultem człowieka-ptaka rozpoczynały się wiosną. Wódz każdego plemienia na wyspie wysyłał wybranego sługę na największą z wysepek. Celem było znalezienie pierwszego jaja zniesionego przez świętego ptaka rybitwę. Wódz, którego sługa zwyciężył, otrzymywał miano człowieka ptaka. Golono mu głowę, brwi i rzęsy oraz malowano głowę na czerwono-czarno. Cały rok spędzał w odosobnieniu w specjalnym domu. Na 400-metrowej wysokości klifie stoją petroglify z wizerunkiem człowieka ptaka. Jedynym miastem na wyspie jest Hangaroa, liczące 4000 mieszkańców. Na wyspie jest około 300 kamiennych platform czy ołtarzy, zwanych Ahu. Na wielu z nich były ustawiane kamienne posągi, zwane Moai. Walec z czerwonego kamienia, który umieszczano na głowie Moai. Z tej zatoki urządzano wyścigi na łodziach z trzciny totora. Była to ceremonia odbywająca się w tym samym czasie, co wyścig po pierwsze jajko rybitwy w ramach kultu człowieka-ptaka. Wybrzeże jest usiane setkami jaskiń i pieczar. Schodzimy do jednej z nich. Sklepienie tej pieczary było pokryte malowidłami jeszcze w czasie, gdy w 1953 roku przybył tu Thor Heyerdahl na swojej Kon-Tiki. Ocean dokonał niestety dzieła zniszczenia. Drugi dzień zwiedzania wyspy rozpoczynamy od miejsca zwanego Ahu Akahanga. Są tu pozostałości jednej z pierwszych wiosek przybyszów, którzy przypłynęli na czółnach z Polinezji. Wyspiarze mieszkali w długich, niskich, trzcinowych chatach, przypominających kadłub łodzi odwróconej dnem do góry. Posągi stojące na Ahu Akahanga zostały przewrócone i rozbite. Na zboczu krateru znajduje się kamieniołom Rano Raraku, którym z wulkanicznego tufu wykuwano krzemiennymi toporkami posągi Moai. Idziemy drogą Moai. Po jej obu stronach leżą dziesiątki powalonych gigantów. Nietypowy Moai z zupełnie innym kształtem nosa.
zboczu kamieniołomu stoją moai zakopane po pas, a nawet po ramiona. Jest ich 70 i są zwane wartownikami. Prawie 300 posągów w tej okolicy zostało porzuconych w trakcie wykuwania ich ze skały lub transportu do Achu. Niedokończony posąg Moai. Największy Moai na wyspie, liczący 21 metrów wysokości. Posągi po ich wykuciu były transportowane w dół zbocza, a potem do różnych sektorów wyspy, nawet na odległość 6 km. Wyjątkowy, klęczący posąg, jedyny wśród 600 zlokalizowanych na wyspie. Ma 4 metry, zaokrągloną głowę i twarz oraz brodę i krótkie uszy. Na wyspie jest znaczna liczba dziko żyjących koni. Zostały one po prostu porzucone przez swych właścicieli. Jesteśmy przy Achu Tongariki, które jest największym Achu na wyspie. Stoi na nim 15 posągów, ale z rozmiarów Achu wynika, że mogły tu stać nawet 33. Najwyższy Moai na tym Achu ma 10 metrów wysokości i waży 90 ton. Tylko jeden ma dopasowaną fryzurę. Spod Achu Tongariki widoczne jest zbocze, na którym znajduje się kamieniołom Rano Raraku, gdzie wykuwano posągi. Jest usytuowane w takim malowniczym miejscu. Posągi nie podziwiają jednak tego widoku. Stoją odwrócone tyłem do oceanu i patrzą w głąb lądu. W 1960 roku wielkie tsunami przewróciło posągi i przerzuciło je 500 metrów w głąb lądu, mimo ich ogromnej wagi. Japonia sfinansowała przywrócenie ich do pierwotnego położenia. Jesteśmy w miejscu zwanym Tepito Otehenua, czyli pępek świata. Kompas wskazuje, że jest tu jakaś anomalia magnetyczna. Docieramy do plaży Anakena, zaliczanej do grona najpiękniejszych plaż świata. Przy plaży znajduje się Achu Naunau. Stoją tu Moai, które pierwsze zostały podniesione przez Thora Heyerdahla, gdy przybył na wyspę swoją tratwą Kon-Tiki. To już Achu Tahai, na którym stoi Moai z oczami. Źrenice robiono z obsydianu. Na wyspie Wielkanocnej mieszka niecałe 8 tysięcy ludzi. Od najbliższej zamieszkałej wyspy Pitcairn dzieli ją 2078 km,
a od brzegów Chile 3600 km. Przed odlotem do Santiago jeszcze krótka wizyta w kościele. Ludność wyspy to nominalnie katolicy, ale w wystroju kościoła widać wyraźne symbole dawnych wierzeń. Po powrocie z Wyspy Wielkanocnej przelecieliśmy z Santiago do Calamy, największego miasta na pustyni Atacama. Stąd udajemy się do San Pedro. Po drodze odwiedzamy Dolinę Śmierci. Zatrzymujemy się też przy grobie profesora geologii, który prowadził tu badania i wybrał to miejsce na pochówek. Po pokonaniu wielu kilometrów dzikiej, surowej pustyni dojechaliśmy do zielonej doliny, w której leży San Pedro. Zwiedzanie rozpoczynamy od 700-letniej prekolumbijskiej fortecy Quitor, 3 kilometry od centrum San Pedro. To tu Indianie stoczyli bitwę na śmierć i życie z hiszpańskimi najeźdźcami dowodzonymi przez Pedro de Valdivię, późniejszego założyciela Santiago de Chile. Nad doliną góruje stożek wygasłego andyjskiego wulkanu Licancabur o wysokości 5916 metrów. Płynie rzeczka o nazwie San Pedro, napadniająca położone tu oazy. Główny plac San Pedro, miasteczka liczącego około 5 tysięcy mieszkańców i leżącego na wysokości 2400 metrów. Kościół zbudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Drewniana dzwonnica spłynęła w XIX wieku i została odbudowana jako murowana. W 1999 roku pijani mężczyźni spalili figury z ołtarza. Osądziła ich wspólnota miejska, skazując, zgodnie z prawem zwyczajowym, na wygnanie z miasta bez prawa powrotu. Dach kościoła jest wykonany z drewna kaktusowego. Dzwon z 1602 roku. Stare drzewa pieprzowe przy głównym placu. Muzeum archeologiczne. Kiedyś istotnymi eksponatami były w nim mumie, ale zostały stąd zabrane.
pobliżu San Pedro jest stanowisko archeologiczne z pozostałościami wioski, która była zamieszkana w okresie od V wieku przed naszą erą do VII wieku naszej ery. Odkrywka to zaledwie 7% dawnej powierzchni wioski. Zabudowa była zwarta, a w okresie swego rozkwitu wioska liczyła około 700 osób. Jesteśmy teraz w Górach Solnych, w Dolinie Księżycowej. Za chwilę wejdziemy do głębokiego wąwozu przecinającego dolinę. Tę formację skalną w Księżycowej Dolinie nazywa się amfiteatrem. A to formacja skalna zwana Trzy Marie. Jesteśmy teraz na urwisku nad Księżycową Doliną i czekamy na zachód słońca. Następnego dnia jedziemy do rezerwatu flamingów. Po drodze zatrzymujemy się przy rezerwuarze wody dla niewielkiego miasteczka. Flamingi na lagunie Chacas. Leży ona na obszarze dawnego słonego jeziora Salar, które miało 3000 km2 powierzchni. Teraz jest tu drugie pod względem wielkości solnisko na świecie. Sól wszędzie, jak okiem sięgnąć. Wielkie kryształy soli.
przenieśliśmy się nad jezioro Miskanti, leżące na wysokości 4200 metrów nad poziomem morza. Jezioro jest malowniczo położone u stóp andyjskich szczytów. Nieopodal, w zasięgu krótkiej przechadzki, jest drugie jezioro Menike. Miejscowość Tokaire, do której z okolicy zjeżdżają się w porze obiadowej grupy turystów. Kościółek kryty strzechą z trawy porastającej okolicę. Z takich kaktusów pozyskuje się drewno, z którego na przykład był zrobiony dach kościoła w San Pedro. Pod koniec dnia odwiedzamy osadę Tokonao, by odbyć przechadzkę po tej części oazy, w której uprawia się rośliny. Przy okazji zaglądamy też do miejscowego kościółka. Barierkę przy schodach wykonano z drewna kaktusowego. Godzina 6 rano. Jesteśmy w Andach na wysokości 4300 metrów na polu gejzerów Tatio. Jest 0 stopni i w tej temperaturze pióropusze pary z gejzerów tworzą piękne widowisko. Tatio jest najwyżej położonym polem gejzerów na świecie. By tu dotrzeć o tak wczesnej porze, musieliśmy wyruszyć z San Pedro de Atacama o godzinie 4 nad ranem. Pole ma 2 km kwadratowe i znajduje się na nim około 100 kraterów o różnych formach i kształtach, od wklęsłych mis do stożków wystających ponad metr nad poziom gruntu. Temperatura bijącej spod ziemi wody, w zależności od miejsca, wynosi od 30 do 90 stopni.
kolory gejzery zawdzięczają algom, które mają tu bardzo dobre warunki rozwoju. Wschodzi słońce, nadając całemu polu niesamowity koloryt. Wielu gejzerom nadano nazwy. Ten jest zwany diabelskim jacuzzi. Mimo że temperatura powietrza wynosi nie więcej niż 4 stopnie, nie brakuje amatorów kąpieli w tej niecodziennej scenerii. Mimo tak znacznej wysokości i pustynnego podłoża, okolicę pola gejzerów porastają takie kępy trawy. Jesteśmy na przełęczy na wysokości 4700 metrów. To najwyższy punkt na trasie naszej wycieczki. Wulkan Putana o wysokości 5890 metrów. Wikunie żyją na stokach Andów na dużych wysokościach powyżej 3,5 tysiąca metrów. Jesteśmy w miejscowości Kaspana, leżącej na wysokości 3300 metrów i liczącej 400 mieszkańców. Wybudowano ją na miejscu dawnej wioski Inków z zachowaniem jej układu. Mieszkańcy prowadzą uprawy tarasowe, też tak jak za czasów inkaskich. Thank you.
stóp urwiska stoi dzwonnica i niewielki kościół. Uczestnicy nabożeństwa w odświętnych ponczach wychodzą na plac przed kościołem, by tańczyć przy wtórze niewielkiej orkiestry dętej. To nieoczekiwana i dodatkowa atrakcja w trakcie naszej podróży po pustyni Atacama. Krótki postój nad laguną Chuchu. Kolejny przystanek w drodze do Kalamy to miasteczko San Francisco de Chuchu. Jest tu kościół świętego Franciszka, najstarszy zachowany kościół w Chile, wybudowany w 1675 roku. Jest zamknięty, bo miejscowy proboszcz uczestniczy w uroczystościach religijnych we wsi Caspana, którą niedawno odwiedziliśmy. Twierdza Lasana to stara twierdza indiańska zbudowana około 1000 lat temu. Leży na dnie głębokiego kanionu. Prowadzono tu prace archeologiczne, ale z powodu braku środków finansowych zostały one przerwane. Droga, którą zjeżdżaliśmy na dno kanionu. Na surowej pustyni, z dala od siedzib ludzkich, stoi monument poświęcony ofiarom reżimu Pinocheta. Wizytę w Kalamie rozpoczynamy od katedry pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Kalama jest największym miastem na pustyni Atacama. Liczy około 150 tysięcy mieszkańców.
symbol miasta, górnik kopalni miedzi. Z dzikiej, surowej pustyni Atakama przenieśliśmy się w zupełnie inny klimat, do leżącej u podnóża Andów Doliny Centralnej z rozległymi winnicami. Chile jest 7. producentem wina na świecie. 75% produkcji trafia na rynki 146 krajów. W drodze do Valparaiso zatrzymujemy się w winnicy Emiliana, która prowadzi organiczną uprawę winorośli. Wjeżdżamy do Valparaiso od strony najbiedniejszych dzielnic miasta. Valparaiso jest jednym z najstarszych miast chilijskich, założonym przez Hiszpanów w 1541 roku. Miasto jest malowniczo położone na wzgórzach otaczających zatokę. Liczy prawie 600 tysięcy mieszkańców. Muzeum morskie. Valparaiso jest port handlowy, port wojenny, a także port pasażerski. Valparaiso było pierwszym zelektryfikowanym i skanalizowanym miastem na kontynencie południowoamerykańskim. Także tutaj rozpoczęto w 1848 roku budowę pierwszej linii kolejowej. Dom Czterech Wiatrów na szczycie Cerro Artilleria. Centrum Valparaiso. Pomnik bohaterów wojny o niepodległość. Chile wyzwoliło się spod panowania hiszpańskiego w 1818 roku. Siedziba dowództwa marynarki wojennej. Zegar kwiatowy Viña del Mar. Miasto sąsiaduje z Valparaiso i jest znanym ośrodkiem turystycznym w tej części Chile. Jeden z trzech Moai, które zostały wywiezione z Wyspy Wielkanocnej. Drugi jest w Berlinie, a trzeci w Stanach Zjednoczonych.
skałach niedaleko od brzegu wylegują się uchadki, stanowiąc dodatkową atrakcję dla wypoczywających. Viña del Mar, a za cyplem Valparaíso. Okazałe apartamentowce dochodzą niemal do plaży. Ostatni rzut oka na Valparaíso i ze środkowego Chile przenosimy się do Patagonii. Samolotem z Santiago de Chile przelecieliśmy na południe do Punta Arenas. Wjeżdżamy z lotniska do miasta. Miasto leży nad cieśniną Magellana. Liczy 120 tysięcy mieszkańców. Jest najdalej wysuniętym na południe miastem tej wielkości na świecie i bramą do chilijskiej Antarktyki. Latem dzień trwa tu 20 godzin, mimo to temperatura w pełni lata rzadko przekracza 10 stopni, a bardzo obfite opady wynoszą ponad 4000 mm rocznie. Magellan dotarł tu w 1520 roku i spędził tu zimę. Od połowy XIX wieku port w Punta Arenas był najruchliwszym portem na świecie. Ten okres prosperity skończył się gwałtownie po otwarciu kanału panamskiego, który znacznie skrócił drogę z Europy do zachodnich wybrzeży obu Ameryk. Plac Muñoz Gamero w centrum miasta, nad którym góruje odlany w brązie pomnik Magellana. Wokół piedestału postaci Indian, których w rzeczywistości niemal doszczętnie wymordowali europejscy osadnicy, pragnący mieć pewność, że żaden tubylec nie będzie im przeszkadzał w wypasie owiec. Jeden z najładniejszych budynków w centrum Punta Arenas. Kościół Salezjanów z 1828 roku. Cieśnina Magellana łączy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Ma 550 km długości i od 2 do 45 km szerokości. Jej maksymalna głębokość wynosi 1180 metrów. Cieśnina oddziela wyspy Ziemi Ognistej od kontynentu południowoamerykańskiego. Jedziemy przez Patagonię, smaganą wiatrami krainę na krańcu Ameryki Południowej. Za oknem całymi kilometrami ciągnie się bezludny krajobraz Pampy. Przejechaliśmy ponad 300 km z Punta Arenas, by wczesnym rankiem wyruszyć do Parku Narodowego Torres del Paine. Nazwa parku pochodzi od leżącego w Patagonii masywu składającego się z trzech wież skalnych.
zaraz na początku natykamy się na strusia Nandu. Ptaki te żyją w parach, a jaja wysiaduje samiec i on opiekuje się potomstwem. Jezioro Sarmiento o powierzchni 90 km kwadratowych. Ma 23 km długości i 6 km szerokości, a jego maksymalna głębokość wynosi 315 metrów. W parku jest wiele dzikich zwierząt. Tu pasie się niewielkie stado guanako. Po okresie ciąży trwającej 11 miesięcy samica rodzi jedno młode, które karmi mlekiem przez 4 miesiące. Nad równiną krąży stado kondorów, wypatrując zdobyczy. To ptaki padlinożerne. Rozpiętość ich skrzydeł dochodzi do 3 metrów. Samica składa tylko jedno jajo raz na 2 lata. Tu już dokładnie oczyszczony przez kondory szkielet guanako. Zatrzymaliśmy się nad malowniczym wodospadem. W oddali widać, niestety nieco zamglone, Torres del Paine. Iglice Torres del Paine, od których wziął nazwę Park Narodowy i które są chyba jego największą ozdobą. Park jest pełen lodowców i jezior. Są tu jedne z najwspanialszych tras spacerowych na świecie. Szczyty pasma górskiego Cordillera del Paine.
Idziemy w kierunku jeziora Nordenskjöld. Mimo że góry Cordillery del Paine nie sięgają 3000 metrów, to w tej szerokości geograficznej formują się na nich okazałe lodowce. Najwyższy szczyt Cerro Paine Grande, liczący 2884 metry. A to Cuernos del Paine, czyli rogi. Wodospad Salto Grande zasilany wodą stopniejących lodowców ma 15 metrów wysokości. Wodospad jest na rzece Paine, na tym jej odcinku, który łączy jezioro Nordenskjöld z jeziorem Pahoe. Jezioro Pahoe o powierzchni 22 km kwadratowych. W głębi po prawej rogi, a po lewej Cerro Paine Grande. Przejście po tak długim, wiszącym mostku nad rwącą górską rzeką też jest niespotykaną na co dzień atrakcją. Docieramy do jeziora Grey o powierzchni prawie 33 km kwadratowych. Ma ono ponad 500 metrów głębokości. Do jeziora schodzi lodowiec o tej samej nazwie. W oddali widać jego czoło. Park Narodowy Torres del Paine jest bez wątpienia najpiękniejszym miejscem w całej Patagonii. I tymi niezapomnianymi widokami kończymy nasz pobyt w Chile.